Witajcie w Wielkim Poście od Narzekania. Nadal kontynuujemy naszą wizualizację dosłownego spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem w te nadchodzące święta, czyli wyobrażamy sobie, jakby to było, gdyby On naprawdę przyszedł z wizytą do naszego domu. I domyślam się, że nie spotkałby się tam jedynie z Tobą, ale również z Twoją rodziną. I najpierw przeczytam fragment z Ewangelii według świętego Jana od 19 wersetu. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Tutaj w Ewangelii świętego Jana czytamy o tym, jak rzeczywiście Jezus po zmartwychwstaniu przyszedł do swoich uczniów. Rzeczywiście ich zaskoczył i to w ogóle przyszedł mimo drzwi zamkniętych, więc też taka ciekawa uwaga. Może być nawet tak, że nie potrzebowalibyśmy mu otwierać drzwi domofonem, odkluczać zamka, tylko po prostu nagle mógłby się pojawić u nas w korytarzu. I to, co jako pierwsze Jezus powiedział, gdy znalazł się wśród uczniów, to: pokój wam. Czyli pierwsze, co chciał podkreślić i rzeczywiście czym chciał obdarować uczniów, to Bożym pokojem. Boży pokój nie tylko objawia się w naszych sercach, ale też pomiędzy nami. I my dzisiaj możemy zastanowić się nad tym, jak byśmy zachowywali się w towarzystwie naszej rodziny, jakbyśmy odnosili się do różnych członków naszej rodziny, jakbyśmy ich traktowali, na ile byśmy byli pomocni, na ile byśmy byli serdeczni, rozgadani, co byśmy mówili, a czego nie, gdyby w naszym towarzystwie przy stole również był Jezus Chrystus. Myślę, że Jego obecność wprowadza tutaj znaczącą różnicę. I co jest ciekawe, ja chciałam właściwie zakończyć czytanie tego fragmentu już właśnie na tym, jak Jezus powiedział: pokój wam, ale nieprzypadkowe jest to, co czytamy dalej. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Być może w swojej rodzinie masz taką osobę lub osoby, z którymi żyjesz w nieprzebaczeniu, którym masz coś za złe od długiego, bardzo długiego czasu, albo może po prostu sytuacja wygląda niewinnie, może nawet nikt z boku by się nie zorientował, że coś jest nie tak, ale ty tej osoby nie lubisz, ta osoba ciebie denerwuje, masz osądzające myśli względem tej osoby, krytykujesz ją wprost lub nie wprost, bo na przykład narzekasz na nią gdzieś za plecami. A Jezus mówi: komu odpuścicie te grzechy, są im odpuszczone, komu zatrzymacie, są zatrzymane. Przez żywą i prawdziwą obecność Zmartwychwstałego w te święta ty możesz odpuścić winy twoim najbliższym i cieszyć się prawdziwym pokojem. Pokojem w waszej relacji, pokojem w waszym domu, a przede wszystkim pokojem w twoim sercu. I co jeszcze ciekawe, po tym jak Jezus powiedział: pokój wam, czytamy: po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Czyli jeżeli my zadbamy o pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych domach, my możemy swobodnie i w pełni przyjmować Ducha Świętego, który jest do naszej dyspozycji. Wierzę, że rodziny pełne Bożej miłości, nie rodziny idealne, nie rodziny, w których nie ma problemów, nie rodziny, w których nie ma różnicy zdań, a rodziny, w których jest Boża miłość mimo wszystko,
to rodziny, w których może swobodnie przepływać moc Ducha Świętego. Myślę, że nie ma co dłużej mówić i jeszcze czegoś dopowiadać. To słowo jest dla nas wielkim zadaniem i okazją do kolejnej ważnej refleksji. Więc owocnej modlitwy, owocnych przemyśleń i niech Duch Święty Ciebie w nich prowadzi. Bądźmy coraz bardziej z dnia na dzień przygotowywani do tych świąt.